Znajdujemy się dzisiaj w Domu Kultury w Pierwoszynie, gdzie odbyło się zakończenie sezonu żeglarskiego 2016. Gmina nasza leży nad morzem i ma dwie piękne miejscowości, Rewę i Mechelinki, w których można wykorzystywać sporty żeglarskie. Ale to wszystko na terenie gminy Kosakowo było uśpione, dopóki nie przybył taki człowiek, który się nazywa Janusz Frąckowiak. I on to zaszczepił i we mnie, i w ludzi, którzy działają teraz w jachtklubie, taką pasję do żeglarstwa. I teraz jesteśmy wszyscy oddani temu morzu. Są osoby, które czasami, że tak powiem, zarażają nas bardzo negatywną energią, biorą od nas wszystko to, co w nas najlepsze, ale no, od siebie niewiele dając. Janusz jest przeciwieństwem takich osób. Ten klub, jak wiecie, młodzież nie płaci tutaj złotówki za żeglarstwo, za kursy, za rejsy na Bornholm, za nic. Ale to jest możliwe tylko z dwóch powodów. Po pierwsze, że jest przychylność gminy. Po drugie, że jest cała masa, rzesza ludzi, którzy wspomagają nas. A my się tutaj wspomagamy wszyscy razem. Jesteśmy jedną wielką rodziną i dzięki temu pniemy się do góry. Na koniec ciężkiego dnia, gdy słońce już w lesie zaczyna się chować, to nie wiem jak wy, ale ja, powtarzam, to nie wiem jak wy, ale ja lubię tak sobie odciut pożeglować. Jesteśmy dumni z tego, że możemy to nasze morze uprawiać, można powiedzieć, w postaci żeglarstwa, w postaci sportu wodnych. No czy jesteś morze, a ono powie dziadek, ciągle twoje. Łop, bam, bam, łap.